Michał Szpak w połyskującym topie i okularach promuje nowy program komediowy, Zdjęcia. We wtorek polscy celebryci nie mogli raczej narzekać na brak okazji do brylowania na salonach. Tego dnia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera komedii Skolwani, która przyciągnęła na czerwony dywan kilka znanych twarzy. W tym Agnieszkę Woźniak-Starak, Patrycja Markowska czy Magdalenę Boczarska. Tego samego wieczora zorganizowano także oficjalną premierę nowego show komediowego produkcji Amazon Prime pod chwytliwym tytułem LOL, ktoś jest niej ostatni. Zobacz również premiera filmu Skolwani, Agnieszka Woźniak-Starak, Patrycja Markowska celująca Macierewicza. Joanna Kulik z Mezem, Zdjęcia. W programie prowadzonym przez Cezarego Pazurę 10 artystów oraz komików zostanie zamkniętych w jednym pomieszczeniu na 6 godzin. W tym czasie bohaterowie będą starali się rozśmieszyć konkurentów, sami jednak nie będą mogli się zasmiać. W gronie uczestników rywalizujących o 100 tysięcy złotych na dowolny cel charytatywny znaleźli się i Adam Woronowicz, Agata Kulesza, Katarzyna Pakosińska czy Czarek Józwik. W programie zobaczymy także Michała Szpaka. Większość członków obsady LOL, ktoś jest niej ostatni, wybrała się na wtorkową premierę produkcji zorganizowana w Warszawie. Na evencie pojawił się m.in. Cezary Pazura z Zona Edyta, nie zabrakło także Michała Szpaka. Znany z zamilowania do szalonych kreacji wokalista i tym razem nie zawiódł w kwestii stylizacji. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na wtorkowy event Michał Szpak przybył wystrojony w dopasowane spodnie z rozszerzanymi nogawkami oraz bezowy top ozdobiony kryształkami. Do stylizacji wokalista dobrał także czarną marynarkę w zwierzęcy print, która nonszalancko ściągnął z jednego ramienia. Szpak nie zrezygnował rzecz jasna z odpowiednio efektownych dodatków. Stylizację artysta uzupełnił lakierowanymi butami na platformach. Z lotym paskiem oraz biżuteria, pierścionkami i naszyjnikami z perel. Uwagę zdecydowanie najbardziej zwracały jednak oryginalne, kosmiczne okulary wokalisty. Podczas wtorkowej premiery Szpak ochoczo pozował na ściance, prezentując oryginalną stylizację. W pewnym momencie postanowił także pokazać fotoreporterom język. Wokalista nie odmówił sobie także pamiątkowych zdjęć z pozostałymi członkami obsady LOL, ktoś jest niej ostatni. W tym m.in. Cezarem Pazura, Katarzyna Pakosińska, Adamem Woronowiczem oraz Aleksandra Adamska. Zobaczcie, jak Michał Szpak prezentował się na premierze komediowego show.